Dzień dobry, moi mili. Dzień dobry bardzo, witam w kolejnym odcinku. Ja od razu okulary ściągam, bo tylko przeszkadzają. Słuchajcie, jest piątek, a jak piątek, to akcja Bondek. Więc dzisiaj krem, wracamy do Bondka. Jednakże tutaj jakby taką największą dla mnie nowością i ciekawością kierowany. Dostałem taką przesyłkę od kolegi Mariusza, znanego jako Pimps w środowisku tradycyjnego golenia. I tam znajduje się, przepraszam, coś mnie swędzi nos. I tam znajduje się kilka slantów. Jako że zawładnęły mną slanty jakiś czas temu i moja przygoda ze slantami zaczęła się od Nosferatu, które dla mnie jakimś takim wyznacznikiem się stało ze względu na skuteczność golenia i łagodny przebieg. Słuchajcie, później, zresztą macie filmy na mojej playliście, później próbowałem German Slanta od Razoroka i pokazywałem slanta Wunderbar również od Razoroka, więc powiedzmy jakieś takie podstawy z tymi slantami, tymi skośnymi głowicami. Coś już człowiek, jakieś doświadczenie ma, może niewielkie. Tych sprzętów jednak jest troszeczkę. Jednak bardzo mi się spodobało golenie. I odstawiając razorinę, które troszeczkę swoją skutecznością nadwyrężała jednak moją cerę, nieumiejętność posługiwania się może bardziej w ten sposób, jestem po dwóch, trzech goleniach właśnie Wunderbarem. Tym swoim ja tych goleni pokazywałem. Więc wydaje mi się, że już skóra jest ok, nic się tu złego nie dzieje. Nie. Ta razolina, powiem wam, no to jest takie zaskoczenie. Więc najwyższy czas to pudełeczko od Mariusza wyciągnąć i zacząć pokazywać slanty, bo już nie mogę się doczekać. Tak jak i to kamisori Kai było od Mariusza i Razorina, więc dzisiaj pierwsza maszynka typu slant. Słuchajcie, jest to głowica z popularnego amerykańskiego czy kanadyjskiego sklepu Magard w takim fajnym, ciemnym malowaniu. WCS, jakaś taka rączka, to nie wiem, proszę pytajcie Mariusza, bo ciężka, fajna rączka przede wszystkim, dość długa, słuchajcie, całe cztery palce bez problemu można na niej tutaj chwycić. Powiem wam, że niby gładkie moletowanie, ale dość pewnie tu trzymać. No więc już się nie mogę doczekać, słuchajcie, żeby to spróbować. Jako że w sumie najbardziej mi chyba przypasowały te żyletki, więc Persona Platinum będzie do nich kręcona. I w sumie tyle. Aha, pędzelek syntetyk. Też tutaj troszeczkę było dyskusji na tradycyjnym goleniu, na grupie facebookowej. Słuchajcie, jaki rozmiar. No to jest te trójka największy. Postaram się pokazać, jak to wygląda. Piątkowy krem, czyli Bond. Woda po goleniu też już przygotowana. Ten Space Quest, powiem wam, że dość przyjemny ten zapach, jak dla mnie przynajmniej. No i nic. I tak będziemy się dzisiaj golić. Maszyna na bok na razie. Wilże twarz. I słuchajcie, jako pre-shave kostka szamponowa, czyli szampon do włosów. Całego dnia twarz, chociaż tyle. Faktycznie przy tej razorince tam nic nie myłem, nic nie robiłem. Powiem wam, że nie wiem, czy tutaj nie upatrywać słabszej ochrony, czy też zwiększenie tego zarostu. Tak jak mówię, zarost jednodniowy. Słychać, ale nie widać jeszcze. No i takie udaje mi się
piątkowe golenie, jakiegoś Jamesa Bonda może się oglądnie. Patent z kostką zapożyczony od kolegi, bodajże Piotr, kolegi Piotra, tutaj od kolegi, który wszystkie te JATIP-y i tak dalej tutaj propagował i proponował, więc kostka szampon do włosów w kostce z popularnej sieciówki, to jest jego pomysł, próbujemy, jak to będzie wyglądać. Jedyną innowacją, jak to z moimi kremami, zawsze je na twarzy wyrabiałem. Tym razem zrobimy troszeczkę inaczej. Spróbuję takiego sposobu, że do tygla tutaj dam tego kremu powiedzmy tyle. Może jeszcze ciutkę więcej dołożę, pędzel w sumie duży. I tak spróbuję tutaj pędzel nabić. Bombek piątek, słuchajcie, odkładam sprzęt. No. Suchy pędzel. Odrobinę teraz końcóweczki namoczone. I tutaj spróbujemy to na szybkości nabić ten pędzel. Zobaczymy. Wody oczywiście dodamy. Umoczony cały w tym kremie. No i natychmiast wody trzeba uzupełnić. Słuchajcie, jedziemy zabawą. Słuchajcie, taki jakby powiedzieć, taka wskazówka dla tych syntetycznych pędzli. Gdybym go wcześniej namoczył, prawdopodobnie teraz lałoby mi się po łokciach, a tutaj można bez problemu sobie wyrazić, dlatego suchy pędzel. Delikatnie końcóweczki zamoczone i dopiero nawijamy. I później w trakcie wyrabiania piany dozujemy tą wodę na pędzlu. W przeciwnym razie tu by była cała łazienka schlapana. I takie moje doświadczenia. Ten pędzel naprawdę jest fajnie sprężysty. Zobaczcie się, że momentalnie ten krem buduje pianę. Tutaj się to już jest tylko kwestia przyjemności moim zdaniem, bo ten krem jest już wyrobiony. Koniec. Można byłoby jeszcze trochę wody. Słuchajcie, tu jest piany towarów, pędzlu jest nie do wiary. Moim zdaniem ta T3, ten rozmiar 20, bodajże chyba 7 mm, to jest naprawdę przyjemne. Tyle piany zbuduje, ile chcecie. Na dwa przejścia, na trzy przejścia, plus poprawki. Zakładam żyletkę. Także ja ten pędzel naprawdę lubię.
po raz kolejny powiem, szkoda, że tak zarost wolno rośnie, bo są sprzęty, którymi naprawdę można byłoby się codziennie ze dwa razy golić. Czysta przyjemność po prostu. Zakładamy nową żyletkę wyciągnięta z pudełka. Jeszcze trzy mi zostały, czyli ta jest trzecia. Trzeba będzie sięgnąć po nowe pudełko. Będzie persona. Słuchajcie, już sprawdzamy. Czapeczka, żyletka, cyk. Grzebień, podkładeczka oczywiście musi być. Spróbujemy to skręcać, sprawdzamy, czy jest równo. I przechodzimy do golenia. Fajnie się żyletka kontrastuje w tym ciemnym malowaniu. Zaraz tu spróbujemy. Nie wiem, czy to widać. O. Bardzo przyjemnie to wygląda. Wilżymy i patrzymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że tu wszystko pójdzie w miarę. Antyreklamy dla slantów nie zrobię. Bardzo delikatnie. No, bardzo delikatnie. Smoki. Jesteśmy z powrotem. Bardzo delikatnie. Słuchajcie. Elegancko. Puczemy twarz. No i szykujemy się do drugiego przejścia. Idziemy w poprzek.
Świetnie się nią ogoli. Dobra, to popracujemy za chwilę. Powiem Wam, że gładko idzie. Bardzo przyjemnie. Człowiek ogolony w miarę, na razie drugie przejście. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Żyletka sunie, jak szalona, można powiedzieć. Zaraz pod włos zrobimy. Tu jest. Oczywiście tu. Słuchajcie, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że szybkie golenie nie będzie nudno. Krwi jeszcze nie widać, czyli totalnym agresorem nie jest, co mnie bardzo cieszy, bo jednak gazolina dała radę. Troszeczkę wody jeszcze dodaję. Tu cały pędzel jeszcze naładowany. Za dużo tego kremu dałem, słuchajcie. Coś chwyciłem.
ucichłem, bo powiem wam szczerze, troszkę się nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. Powiem wam, że nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, bo po pierwsze łaszynka jest łagodna, bo po drugie jestem fajnie ogolony. Już będziemy sprawdzać, jak to wszystko wyszło. Tu trzeba poprawić. Tu coś zgubiłem, ok. Szyja fajnie. Tak, szyję bym zostawił tu, w jedno miejsce. Jedno miejsce tu by trzeba było, ale to jest mój stały program. Program, który mało jest, to tylko kamisoli, tak jak ostatnio jestem w stanie sobie. A tu, wybaczcie, muszę poprawić. Właśnie w tych miejscach. Toś, Łukasz, dość, bo będziesz znowu narzekał. Dobra, płuczemy twarz i już mówię. Golenie przyjemne, sam przebieg elegancki. Maszynka fajnie łagodna. W sensie przyjemnie łagodna. Nie gładzik, nie wiadomo jaki, ale nie robiąca większych szkód, co zresztą możecie sami zobaczyć. Tu coś jeszcze zostało. Tu nie. Tu jest ok. Tu mam coś pozacinane, ale tego się nie czepiam. Tu fajnie, szyja. Oczywiście tu jest miejsce, ale tu już nie będę jeździł. Wbrew pozorom, z drugiej strony tego nie ma, czyli kwestia ułożenia ręki i tak dalej, więc gdzieś kąt delikatnie zgubiłem. Drugie przejście, ewidentna różnica, jak pierwsze. Trzecie przejście, widzieliście, musiałem zrobić poprawki, czyli problem z kątem albo po prostu więcej ta maszynka nie da, bo tak jak zresztą wiemy, są maszynki, które golą do pewnego stopnia, później przestają. Natomiast jeśli chodzi o jednodniowy zarost, czyli ten, który jest najtwardszy i najtrudniej go zgolić, w sensie najmniej przyjemniej się go goli, to powiem wam, że mogę iść do kina na Bonda. Jedziemy z wodą. Jedziemy z wodą, będzie pieczone prawdopodobnie. Zapach, wiecie, bondowski, specjalny. Na bogato, nie ma co oszczędzać. Zapiekło, oczywiście, że tak. Lepka skóra, oczywiście, że tak. Zaraz przejdzie. Ale żeby było na mega bogato, to jeszcze troszeczkę dosłownie. Jesteśmy gotowi, słuchajcie,
Bond dzielnie tutaj się spisał. Nie mogę złego słowa powiedzieć, bo po pierwsze w miarę przyjemny zapach i on mi się podoba. On jest taki z pogranicza tego aszanowego i taki lekko słodkawy, ale bardzo przyjemny dla mnie przynajmniej. Kremik, no co ja mam wam powiedzieć? Bardzo fajny. Zostało go sporo. Więc delikatnie przesadziłem tym razem z ilością. Ale przy kremikach to mówię, to są nie to, że tanie czy coś, ale to są takie produkty, których można troszeczkę więcej dać, bo po prostu są ogólnodostępne. I na wyciągnięcie ręki też za ten kremik nie jakieś duże pieniążki, więc można na bogato poszaleć. Słuchajcie, żyletka fajnie pasuje do tej głowicy. Głowica Slang ze sklepu Magard, z tego co wiem. Tak ją przynajmniej tutaj. Bardzo fajne wykonanie. Takie ciemne. Bardzo mi się podoba. Głowica jak na ten moment delikatna. Skuteczność to jest troszkę lepiej niż 89. Tak, troszkę lepiej niż 89. Przy czym pierwsze dwa przejścia fajne, czuć różnicę w golonym zarosie, w sensie ilość zbierania. Później trzecie, no to już tak troszkę słabiej, ale efekt końcowy bardzo fajny. Bardzo fajny. Jak chodzi o slanta, bardzo fajne golenie. Bardzo fajne. Także Mariusz, dziękuję. Będzie jeszcze jeden film albo i dwa. Zobaczymy, jak to czas pokaże, jak zarost urośnie. Słuchajcie, żyletki dały radę, czyli Persony Platinum. Ja mam je już z taką, są jeszcze inaczej opisane, nie wiem czym się różnią. Metoda nabijania pędzla w tygielku małym, czy tam inaczej, żeby to równomiernie w pędzlu był wyrobiony. Wydaje mi się, że też jest bardzo fajna. Można byłoby tam spróbować jeszcze wyrobić tej piany, żeby taka faktycznie się zrobiła. Piana prawie że gotowa do nałożenia. Ja jednak zawsze na tej twarzy coś staram się wyrobić. Nie używam aunu dzisiaj. Nie używam balsamów. Chyba że za jakiś czas. Ta woda bardzo fajnie działa na moją skórę. Tylko pamiętajcie, to są produkty, które ja używam jednorazowo. W odstępach jakiś tam czasu, w międzyczasie wjeżdżają dużo lepsze moim zdaniem specyfiki, jakieś balsamy, płyny, wody, które gdzieś tą skórę pewnie w dobrej kondycji trzymają. A tutaj, jeśli komuś pasuje, no to super, prawda? Każdy ma swoją cerę i tak. Super golenie. Słuchajcie, nie przedłużając, już teraz wam z góry dziękuję za 244 subskrypcje. Czyli się nic nie zmieniło od ostatniego filmika. Mam nadzieję, że coś tam delikatnie drgnie. Ja się biorę za ogarnianie łazienki. Dziękuję wam pięknie za komentarze, za wszystkie tam lajki, łapki, wiecie, YouTube'owe rzeczy. Trzeba byłoby tu formułkę mieć już przygotowaną. Plakat się jeszcze nie zmienił. Mam obiecane na święta nowy. Coś się będzie działo. Słuchajcie, dziękuję wam pięknie. Do zobaczyska, do następnego. Niech się dzieje. Pozdrawiam.